mamy nowe zlecenie. Jeszcze nie tak całkowicie. Wiecie, a mój to sobie zaciągnę? Ach. Wyłączymy silnik, będziemy mieli spokój. Dostałem nowe zlecenie. Porsche, Cayenne, coś tam z zameczkiem jest nie tak, nie wiem. Dobra. Dzwonię do klienta i mówię, że za pół godziny mógłbym być. On mówi, że... A jest godzina, przepraszam, czekajcie. 15. I mówię, że za pół godzinki mógłbym być, czyli że w pół do czwartej. On mówi, że nie, bo on ma termin, zrobił sobie na 16.30 i chce, żeby ktoś punktualnie o 16.30 przyjechał. Ja mówię, że wie pan, mówię, teraz akurat mam taką dziurę czasową, mógłbym przyjechać. On mówi, że teraz nie, bo teraz on je. To są kierowcy Porsche. My ich uwielbiamy w filmie. Dzwonię do dyspozytora, mu mówię, on mówi, dobra, kasujemy to zlecenie, niech się sobie ktoś nie wie. Nie. Zostaw mi go, ja go z chęcią zrobię, mówię, jak będę miał czas jeszcze. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Porsche. Dzwoni mój kierowca Porsche. Oddzwonimy do niego, ale najpierw sobie zaparkuję. Dzwonimy, zobaczymy, co powie. Czy to nie kierowca Porsche? A przybitko, ja. A wiegen welche autos? A so, der Porsche. Nee, wissen Sie, jetzt bin ich in meine Firma. Und jetzt mache ich Mittagessen. Ja, und dann rufe ich Sie einfach an, okay? Dann sind Sie zu Hause. Okay, gut. Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Dzwoni do mnie i mówi, pan to ten do mnie dzwonił w sprawie tego holowania tego Porsche? Ja mówię, tak. No, to ja będę teraz w domu. A czekajcie. Jest godzina 15.20. No to może pan do mnie przyjechać? Ja mówię, że nie, proszę pana, teraz się nie da, ponieważ teraz przyjechałem do firmy i teraz będę jadł obiad. On mówi, no dobra, to niech pan zje, a potem niech pan już do mnie zadzwoni. Wiecie, klienta trzeba uczyć. Niestety, ale kierowców Porsche prawie zawsze trzeba uczyć, cholera jasna. Nie wiem, czemu i tacy są. Dom na raty, samochód na raty, nos zadarty, kurde, i potem taka rozmowa z nimi. Nienawidzę takich, jak to się mówi, nowobogackich. My go nauczymy. Dogramy dalej, jak tam zajadę. Co z tego wyjdzie? Podejrzewam, że będzie milusi. Zaraz będziemy do pana od Porsche dzwonić, ale najpierw na spokojnie papierki sobie wypełnię. Niech poczeka. Ale powiem wam, już tej rozmowy był taki. Uwielbiam to. Uwielbiam to. No. Zrobimy papierki i jedziemy do niego. Dzisiaj ogólnie chyba wysyp idiotów. Nie wiem dlaczego. Dzisiaj mamy 13 stycznia 2024. Nie wiem, czy to pogoda na nich tak wpływa, ile to mamy tych stopniów. 2 stopnie, fajna pogoda, no trochę pada. No ale mówię, wysyp idiotów, no. Miałem przed chwilą panią też, Ruskę, która tu mieszka nie wiadomo ile lat, za czasów Stalinowa jeszcze, z 85 lat miała, czy ileś. Była tak nieprzyjemna, ale była tak nieprzyjemna, od razu przez telefon się mnie pyta, skąd ja jestem. Ja mówię, a co to ma za znaczenie, proszę pani. Bo ona musi wiedzieć, z jakiego kraju kto do niej przyjedzie, bo są dobrzy ludzie i źli ludzie. A ja się jej pytam, a skąd pani jest? Z Rosji. I pani ma odwagę się pytać, skąd ja jestem? Takie milczenie w telefonie. Ja mówię, pani co, przyjadę albo nie przyjadę, jak pani chce. Pani nie ma ochoty, żebym przyjechał? To pani powie, ja skasuję tutaj sobie na tablecie i wszystko. I pani se czekaj dalej, nie? Albo będzie pani miła, albo ja nie przyjadę. Taka była mniej więcej rozmowa. I przyjechałem i ta kobieta naprawdę na siłę, ale na siłę chciała być miła. A jeszcze mi w międzyczasie powiedziała, że a no bo tu wcześniej był taki z Libanu, z pomocy drogowej i nawet nie potrafił pokrywy silnika otworzyć, klapy.
Ja wiem, że to. A faktycznie pociągnąłem za linkę, a klapa się nie otwiera. No zepsuta, tam trzeba było szarpnąć, trzeba było to, no ale teoretycznie, no mówię, no. Bardzo niemiła kobieta, no. No ale to taki dzień czasem jest. Nie wiem, pogoda chyba. Wiecie co? Myślę o Passacie. Może nie o tym, tylko o takim starszym. Passacie, jakiś dwulitrowy silnik, czy jakiś inny taki, wiecie, jest taki samochód do ciorania. Taki dla Janusza, jak to się mówi, Januszowóz. Jest to Passat, wiecie o co chodzi? Mam dość po prostu męczenia się samochodem takim zwykłym. Fakt, że u mnie się siedzenia rozkładają, ale mówię, ani nic konkretnego przewieźć, ani nic po prostu tego. Tak wiem, bagażnik dachowy bym sobie założył, jak miał relingi, mam bagażniki dachowe, mam specjalny bagażnik na narty, na górze można je położyć. Ja mówię, no kurde, a tak się trzeba męczyć. Mówię, taki do ciorania, czasem do warsztatu coś przewieźć, czy jakiś silnik, z hakiem bym sobie przyczepkę wziął. I tak myślę właśnie o Passacie. Ale tak, co wy o tym sądzicie? Bo wiem, że zdania są podzielone. Piszcie mi w komentarzach, co sądzicie o Passatach. A dzisiaj macie kamerę z innej perspektywy, ażebyście widzieli, jak zachowuje, jak jedzie kierowca ciężarówki. O, taka ciekawostka. No, pani idzie całkiem niebrzydka. Muszę uważać, co mówię, bo czasem Basia ogląda moje filmy, także mi da pannę niebrzydką, to aż się zdziwię. Dobra, za 15 minut będziemy na miejscu. W każdym razie pana od Porsche bardzo, bardzo rozmiękczyłem. To trzeba przyznać. Tutaj w tym warsztacie, to jest taki jeszcze autohaus. Autohaus, ale też mam warsztat i sprzedają. Taki fajny Bentley stał i miałem go, kurde, kusiło mnie, żeby go kupić. Ale nie było za bardzo pieniążków. A teraz w sumie też nie ma. No i potem ktoś go kupił. No i mówię, w sumie dobrze, że nie kupiłem, kurde, bo to jest utopienie pieniędzy. Totalny zbytek taki Bentley. Może bym go kupił, gdyby się tylna kanapa składała, żeby mógł deski jak przewozić, bo tak to po co mi tak? Dlatego tak moim Jaguarem jeżdżę do tej pory jeszcze, bo mu się tylna kanapa składa. Gdyby się nie składała, to bym nim nie jeździł. Taka prawda. Także kupując Jaguara, patrzyłem, czy będę mógł nim deski przewozić. I jedziemy. I za 5 minutek będziemy, tak mówi nawigacja przynajmniej. Ale powiem wam, jak się tak jedzie w Niemczech i w Polsce, to coraz mniej różnic widać. Naprawdę Polska się bardzo, bardzo rozwinęła przez 20 lat. Mogę to powiedzieć, bo ja siedzę kupę lat za granicą i jak jeżdżę do Polski, to widzę te różnice. Może ktoś, kto siedzi w Polsce, tego nie widzi, tak, ale ja naprawdę widzę potężną różnicę, jaka zaistniała w Polsce przez te ostatnie lata. Ale jak macie odmienne zdanie, oczywiście możecie pisać w komentarzach. Obuś jest żarówka. Coś tam mam nie tak z tą żarówką. Mi się tam świeci żarówka. Kurde, jak tu krzaki są nisko. Coś tam zahaczyłem o takie. Widzicie, co tam wiszą. Ale tych Tesli to tu jest od groma. Tesla, 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 Tesla. Niemcy mają bardzo dużo firm różnego rodzaju. To wszystko sprywatyzowane jest. Małe firmki, nie małe, duże i tak dalej. To wszystko praktycznie samochody leasingowe są. 3-4-5 lat pojeździ, leasing spłacony, oddane, auto jedzie na złom i następne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czy tam jakieś inne są potem procedury, nie wiem. Ale podejrzewam, że na złom. Bo rzadko się widzi stare Tesle tutaj. Ale powiem wam szczerze, że z Teslą mam bardzo mało do czynienia.
czyli że się nie psują. Naprawdę mało do czynienia. Kiedyś musiałem rozładowaną Teslę otwierać i był problem. Żeby ją naprawdę otworzyć, był bardzo duży problem. To było lata temu. To była jeszcze ta stara, pierwsza Tesla. Ja wiem, że tam jakiś knif jest, ja już zapomniałem. Potem mi tam tłumaczył ktoś gdzieś tam coś od klapy, od spodu, od tego, gdzieś tam, coś tam, coś tam. Jakieś są jakieś procedury, nie znam się. No, żeby to otworzyć, Tesla nam nie chciała tego powiedzieć. Powiedziała, że to jest tajemnica producenta. A idioci, no. Żeby samochód do serwisu, do Tesli zawieźć, to oni tam otworzą. No. Żeby pieniądze skasować, wiecie jak jest, nie? No i tutaj już bym się zagapił. Zobaczymy, co z tego będzie. Porsche o numerze rejestracyjnym BA. Sytuacja z Porsche jest następująca. Porsche mam na pace. Okazało się, że Porsche ma jakieś błędy elektroniczne, nie wiem, albo jakiś frytka czy szczur zjadł kable, albo jakiś coś tam było nie tak, no bo Porsche prawie nowe, nie? Coś tam było, klapy się nie dało zamknąć, wszystko migało i tak dalej. Także Porsche idzie do Porsche. Na klaj machnął koło Potsdamia, koło Berlina. Ale jest jeden problem, bo o tej porze jest sobota, godzina 16:40, czy tam 30, Porsche już jest zamknięte, a facet, no jak, no i co teraz, ja miałem tam termin. Ja sobie myślę, no wie pan, no za późno, a w głowie sobie myślę, jak żeś baranie jadł obiad, to masz teraz za swoje, nie? No, ja mówię, proszę pana, samochód wyląduje najpierw u nas w firmie, bo samochód musi być na terenie zamknięty, ponieważ się tylnej klapy nie da zamknąć. Dokładnie. Zgadza się facet ze mną. I mówię, że to ten samochód dopiero w poniedziałek będzie odstawiony do Porsche. No trudno, jak się nie da, to się nie da. I facet dał papiery, dał kluczek od Porsche i dał jeszcze piątkę, czyli że jest zadowolony. 5 euro na piwku. A my zarobimy podwójnie, bo teraz ja holuję ten samochód do nas do firmy, a w poniedziałek od nas z firmy idzie do Porsche. Taka jest zasada. Także każdy jest zadowolony i pan już jest grzeczny też. Cała historia z Porsche. Nara. I teraz wam pokażę, jak nie wolno jeździć. Pamiętajcie, to wam wujek Sylwek pokazuje. Tu macie zakaz wjazdu, widzicie? Czy nie widzicie? Jak macie taki zakaz wjazdu, to nie wolno jeździć. O, no. Teraz już wiecie, nie? To macie to ode mnie za darmo. Jak jest zakaz wjazdu i czerwone światło, o, tego trzeba przepuścić, bo to jest jednokierunkowa. Także ja jadę troszeczkę pod prąd, ale tylko troszeczkę. To nie to, że jeszcze im podziękował, że go puściłem. Dawaj, następny, jedź, kom. Po niemiecku. Kom, kom, schnella, schnella. Dawaj. Podziękujesz, chamie? Nie dziękuję, patrz. On chyba się skapnął, że jadę pod prąd. Ale to nic. Taki smaczek ode mnie. Mam nadzieję, że coś wniosłem do waszego życia nowego. Ode mnie to wszystko. Czym da się ciepło. Cześć!